Państwu, nazywam się Jarosław Jezierski. Zanim wgramy prezentację, może tak rozpocznę trochę filozoficznie. Przed chwilą skończyłem to samo wystąpienie dla studentów na innej konferencji w budynku obok i powiedziałem im takie zdanie. Zapamiętajcie datę 10 kwietnia 2018, bo jest to przełomowa data w historii tej najnowszej. Dlaczego tak jest? Dlatego, że wczoraj około godziny 20:40 rozpoczęło się przesłuchanie Marka Zuckerberga przed komisją w Senacie Stanów Zjednoczonych i jeden z senatorów zapytał go: panie Zuckerberg, proszę powiedzieć, czy te 87 milionów danych, czy też danych na temat 87 milionów użytkowników, pan daje gwarancję, czy pan wie w ogóle, czy Cambridge Analytica przekazała to do Moskwy? Mark Zuckerberg powiedział, że nie wie. Dla mnie to było trochę szokiem. Inne takie zdanie, tu też ukłon w stronę organizatorów tej konferencji. Jeden z senatorów też zapytał pana Zuckerberga, wskazując mu, że jeżeli wy tego nie uregulujecie i te dane będą dalej wypływać, my zrobimy to za was. I zapytał się pana Zuckerberga, czy pan uważa, że Europejczycy, jeśli chodzi o ochronę danych, idą w dobrym kierunku. On odpowiedział, że tak. To samo pytanie zadał jeszcze jeden z senatorów. Mark Zuckerberg powiedział, że tak. Tak więc to, że warto organizować taką konferencję na temat ochrony danych osobowych, no, potwierdził nawet sam Mark Zuckerberg. Tak więc ja twierdzę, dzisiaj będzie dalsza część tej konferencji, ale rzeczywiście tego przesłuchania, ale rzeczywiście sprawa jest bardzo przełomowa i na pewno coś się w tym wydarzy. Codziennie z nas każdy może stać się ofiarą cyberataku, oczywiście, że tak. A dotyczy to nie tylko dużych instytucji finansowych, jak banki, ministerstwa, czy jakieś inne instytucje, ale też dotyczy to nas jako obywateli, jako osoby fizyczne. Jak to wygląda? Jaka jest ta ilość ataków? Zaraz Państwu przedstawię statystyki. To jest taka symulacja ze strony Kaspersky Online. To jest firma produkująca oprogramowanie antywirusowe. To jest mniej więcej uśredniona liczba ataków online, jaka odbywa się na świecie w ciągu kilku sekund. Odpowiem zaraz, ile tych ataków jest, jeśli chodzi o polskie serwery, polskie komputery, laptopy, czy też smartfony, bo to akurat nie ma znaczenia. Skąd te dane? Te dane są dlatego, że tworzy się coś takiego jak honeypoty, od słowa miód, czyli serwery, na których są rzekomo bardzo wartościowe dane, które bardzo łatwo jest wykraść. I jedna z firm stworzyła coś takiego, tak, firma F-Secure, i okazało się, że takich ataków jest około 100 tysięcy dziennie na polskie serwery. A co ciekawe, numer jeden, jeśli chodzi o źródło tych ataków, to jest Rosja, około 60 kilku tysięcy. Numer dwa, Niemcy, około 14 tysięcy, niecałe 14 tysięcy. Na trzecim miejscu Polska. Tutaj zaznaczam, że tutaj chodzi o umiejscowienie serwerów, z których odbywają się ataki. A może być tak, że na przykład haker czeski używa serwera rosyjskiego, żeby zaatakować polski bank, albo polski haker używa serwera na przykład łotewskiego czy jakiegoś belgijskiego, żeby zaatakować bank na przykład w Niemczech. Nie jesteśmy w stanie pokazać, skąd jest to źródło ataku, z jakiego kraju, gdzie jest haker. Oczywiście no, w dzisiejszym świecie jest to bardzo trudne, ale jesteśmy w stanie wskazać, gdzie są umiejscowione te serwery, z których odbywa się najwięcej ataków na polskie serwery, komputery czy też smartfony. Kilka statystyk porównujących nas, jak my się zabezpieczamy, bo każdy mówi, tak, wiemy o co chodzi, jest to bardzo ważny temat, ale jak to wygląda, jeżeli porówna się nas do Unii Europejskiej? 8% regularnie zmienia ustawienia prywatności w przeglądarce, najgorsi w Unii Europejskiej. 14% regularnie zmienia hasła, też jesteśmy najgorsi w Unii Europejskiej. 17% używa różnych haseł w serwisach społecznościowych, no trzecie miejsce od końca. A 43% ma zainstalowany program antywirusowy, czwarte miejsce od końca w Unii Europejskiej. A wszyscy mówimy, że temat jest taki ważny, że trzeba się zabezpieczać, bo możemy naprawdę dużo stracić. Mam tylko 20 minut, tak więc opowiem w miarę krótko o wszystkich tych czterech tematach. Zaczniemy od bezpieczeństwa na portalach społecznościowych. Zawsze zaczynamy od takiego zdania bardzo mądrego człowieka. Żyjemy w świecie, w którym jest za mało rozumu, a za dużo informacji. Ja kiedyś pisałem taki artykuł do jednej z konferencji. Tam zacytowałem takie zdanie, które wypowiedziała jedna z osób, zaraz powiem, kto to jest. Ten pan powiedział tak, że w 2011 roku ludzkość wyprodukowała tyle informacji, ile od początku swojego istnienia do 2003 roku włącznie.
Ja myślałem, że to była, że po prostu źle sobie przetłumaczyłem z angielskiego na polski, ale moja żona jest filologiem angielskim, więc ją poprosiłem o przetłumaczenie. Ona mówi: tak, rzeczywiście masz rację. Ale jak przeczytałem, kto to powiedział, to stwierdziłem, że jednak ta osoba chyba ma rację. To był Erich Schmidt. Czy państwo kojarzycie, kto to jest? To jest były prezes Google'a. Tak więc wydaje mi się, że ta osoba jest jedną z najbardziej kompetentnych osób na świecie, żeby stwierdzić, ile my tych informacji produkujemy. Tak to powiedział prezes Google. Jak to wygląda na mediach społecznościowych? Kolejna symulacja, uśredniona oczywiście, tak? Co się dzieje w mediach społecznościowych w ciągu kilku sekund, ile tych informacji przepływa, różnych lajków, tak? Ile jest zakładanych kont. Podam tylko trzy statystyki, co się dzieje w ciągu 5-6 sekund. Cristiano Ronaldo trzyma 4 nowych fanów, Katy Perry będzie miała 11 nowych, czy tam 10 nowych śledzących na Twitterze, a piosenka Hello Adele zostanie otworzona w ciągu około 6000 razy w ciągu 6 sekund. Tak to wygląda. Oczywiście są to dane średnie, tak, w zależności od tego, gdzie jest noc, tak, czy noc jest w Chinach, w Stanach Zjednoczonych, czy też w Europie. Co lubimy wrzucać do internetu? Tu jest parę hitów, szczególnie ten polecam po lewej, tak, karta kredytowa, czy też płatnicza, zdjęcie z przodu i z tyłu. Oczywiście, gdy ta osoba chciała taką kartę zastrzec, no już nie było po co jej zastrzegać, te pieniądze zostały już wyczyszczone. Co ciekawe, jeden z portali przeprowadził takie badanie. Umieszczono w internecie zdjęcie karty z przodu i z tyłu. Było tam tylko 200 zł. Chciano sprawdzić, po jakim czasie ta karta została wyczyszczona. Zajęło to około kilku minut, a po tych kilku minutach, gdy ta karta po prostu już nie miała, nie było tam żadnych pieniędzy, zostało to wyczyszczone, nastąpiło kilkadziesiąt kolejnych innych ataków. Więc rzeczywiście tego nie róbmy, nie wrzucajmy oczywiście zdjęć dowodów osobistych, bo to się może różnie skończyć. Tutaj też jest zdjęcie takiego szampana, co ciekawe. My też mówimy o tym, że no nie chwalmy się tym, że jesteśmy akurat w danym czasie na wakacjach. Okazuje się, że jesteśmy też sprawdzani przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który wynajmuje osoby z zewnątrz i sprawdza profile społecznościowe osób, które są akurat na zwolnieniu lekarskim. I w taki sposób udało się odzyskać bodajże w zeszłym roku około 100 milionów złotych. A z drugiej strony, no, jeżeli my się pochwalimy, tak, w internecie, a mamy profil publiczny, że jesteśmy gdzieś daleko, poza Polską i nie będzie nas przez 2 tygodnie, no to jest to chyba świetna wiadomość dla przestępców, ile czasu mogą buszować w naszym domu, czy też mieszkaniu, a my naprawdę możemy się bardzo zdziwić po tym, gdy wrócimy. Tu też jako ciekawostka też mówiłem o tym studentom, co robisz, tak, w prywatnym czasie to już twoja sprawa, ale czy twój szef, ewentualnie dziekan powinien o tym wiedzieć. No, nie chwalmy się wszystkim, nie będzie wiedział, ale ja mówię też o tym, że niektóre, czytam już 2 wywiady, że niektóre firmy headhunterskie rzeczywiście czytają wpisy na portalach społecznościowych osób, które chcą zaprosić na rozmowy kwalifikacyjne. I jedna z pań rzeczywiście kiedyś przyznała: tak, nie zaprosiłam kilku osób na rozmowę nawet, gdy przeczytałem wpisy tych osób na portalach społecznościowych. Więc rzeczywiście w świecie internetu naprawdę nic nie zniknie. Jakie dane wrzucamy do internetu? Tutaj też powiem państwu jako ciekawostkę, oczywiście to wszyscy wiemy, że nie powinniśmy tego robić, ale ostatnio byłem w jednym z banków, żona zakładała konto, nie będę wymieniał nazwy, nie chcę się pastwić. No i pani mówi: proszę wskazać hasło, które będzie jakby uwierzytelniało panią, gdy pani zadzwoni na call center. Tak, wiadomo, nie może to być PESEL, nie może to być imię, nazwisko, adres i tak dalej, bo to wszystko jest na dowodzie osobistym, to może zostać skradzione. Zgadnijcie państwo, co zaproponował bank. Nazwisko panieńskie matki. Czy w dobie mediów społecznościowych zdobycie nazwiska panieńskiego matki jest teraz trudne? Rzeczywiście nie. No, zwróciłem dla pana uwagę, że no, nie powinien takiego hasła sugerować, a my wybraliśmy oczywiście inne hasło. Kto jest właścicielem naszych danych? Wszystkie zamieszczone w internecie materiały, tak, traktuję jako publicznie dostępne dla każdego do końca świata. Czy gdyby okazało się, że Facebook zostanie zamknięty, a Facebook, którym jest około ponad 2,2 miliarda użytkowników, czy te wszystkie dane znikną, nawet jak te serwery zostaną zamknięte? Oczywiście, że nie. Te dane mogą być ściągnięte przez różne osoby w różnych krajach świata i to, co my tam zamieścimy, może być na jakimś serwerze akurat, bo się komuś spodoba, nie wiem, w Nowej Zelandii, Korei Północnej, Panamie, czy też Urugwaju. Tutaj też jako ciekawostka zawsze pytam studentów, czy czytaliście regulamin Facebooka, zanim założyliście konto. Oczywiście tam się zgłosi, no, góra, 1-2 osoby.
Ja wczoraj sprawdzałem, tak, podczas przesłuchiwania Marka Zuckerberga, bo on mówi, że oni zmieniali regulamin. On oczywiście wczoraj posypywał głowę popiołem, tak, ale jemu to wypominano, tak, że on już tą głowę popiołem posypuje od kilku lat. A rzeczywiście ten regulamin nie był zmieniony, to dalej jest na tej stronie, tak? Czyli użytkownik przyznaje nam niewyłączną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, bezpłatną, światową licencję zezwalającą na wykorzystanie wszelkich treści. Czyli na własne życzenie tak naprawdę dzielimy się naszym życiem prywatnym, jeżeli tylko po prostu chcemy. Co może atakujący zrobić z naszymi danymi, tak? Stworzyć fałszywą tożsamość i używać jej w sieci, tak, czy też wykorzystywać zebrane informacje do działań w realnym świecie. Odniosę się tutaj do wykładu tej pana doktora, zaciągnąć kredyt po prostu, tak, a online, czy też pożyczkę i rzeczywiście tutaj problem może być spory. Kilka statystyk, jak to wygląda. Rocznie udaremnia się około kilku tysięcy, około 7 tysięcy prób wyłudzeń kredytu za pomocą tak zwanej skradzionej tożsamości, czy też skradzionego dokumentu tożsamości, na łączną kwotę między 200 kilkadziesiąt a ponad 600 milionów złotych. Tyle to są próby udaremnione, cały czas o tym mówię. Ile udaje się wyłudzić, tego nikt nie wie, żaden bank się nie przyzna, ile udało się wyłudzić kredytu akurat w tym banku za pomocą dowodu osobistego, ale ciekawostka, pochwalono się, największa udaremniona próba wyłudzenia kredytu za pomocą dowodu, skradzionego dowodu osobistego, zablokowana, 25 milionów, to było w zeszłym roku. W trzecim kwartale była kolejna próba na 20 milionów. Więc rzeczywiście, najczęściej kradnie się oczywiście małe kwoty, kilkanaście tysięcy, bo to jest najłatwiej. Tutaj rzeczywiście przestępcy naprawdę bardzo się postarali przy próbie wzięcia tego kredytu, no ale niestety nie udało im się, ktoś w międzyczasie zastrzegł dowód osobisty. Wykład akurat może nie potrwa 45 minut, ale w ciągu 45 minut statystycznie w Polsce zastrzega się około 111 kart. Kiedyś jeden ze studentów na wykładzie mi policzył, proszę pana, ale to jest 1 300 000 rocznie. Skąd ta liczba? A czy w Polsce kradnie się tyle kart kredytowych? Nie. Około 10-15% z tych 1 300 000 rocznie są to karty rzeczywiście skradzione. Reszta są to karty zgubione. Ty gubimy jakąś kartę, najczęściej taką kartę warto zastrzec, bo nigdy nie wiadomo, czy ona się znajdzie, czy też nie. A warto zapamiętać, ta czynność jest jakby nieodwracalna. Jeżeli kartę zastrzeżemy, niestety ona już nie będzie ważna, musimy sobie kartę wyrobić nową. Przejdźmy teraz do budowania i zarządzania hasłami, coś bardzo ważnego. Mam nadzieję, że nikt z Państwa nie ma takiego hasła. Zaraz Państwu pokażę listę najbardziej 10 popularnych haseł na świecie, to jest bodajże na miejscu 7. Jedną sekundę zajmuje przestępcom złamanie takiego hasła. Mam nadzieję, że nikt nie używa hasła, w którym jest imię i rok urodzenia. Chociaż jeden z panów doktorów, z których prowadziłem teraz panel, powiedział, wracam do domu, zmieniam wszystkie hasła. Ale zobaczcie, 2 dni. Ale gdy tutaj zrobimy coś takiego, to podejrzewam, że tutaj ktoś użył roku swojego urodzenia, ale inteligentnie to rozdzielił, dodał małe, duże litery i znaki specjalne. Złamanie takiego hasła zajmuje około 400 lat. Wystarczy zrobić coś takiego. I obiecane 10 najczęściej używanych hasł, ja Państwu to przeczytam, to jest trochę słabo widoczne. Numer 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Numer 2, password. Numer 3, od 1 do 8. Numer 4, tutaj wspomniany przez pana doktora QWERTY. Numer 5, od 1 do 9. Numer 6, 1, 2, 3, 4, 5. Numer 7, 1, 2, 3, 4. Numer 8, 6 jedynek. Numer 9, od 1 do 7. No numer 10 jest bardziej wyszukany, Dragon. Mam nadzieję, że nikt z Państwa takiego hasła nie posiada. Chociaż niektóre systemy, szczególnie bankowe, wymagają, żeby już takie hasło nie było proste. A powinno mieć takie bezpieczne, tak? Bardzo szybko, 8 znaków, małe i duże, znaczy minimum 8 znaków, małe i wielkie litery, cyfry i znaki specjalne. Jak można takie hasło utworzyć? To jest jeden ze sposobów, tak? Bardzo śmieszny, tak? Śmieszne zdanie ze znanego filmu. Wybieramy pierwsze litery, proszę zobaczyć, te pierwsze litery są zestawione, pewnie to jest dodany rok urodzenia, umiejętnie rozstawione, zamieniamy S-y na znaki specjalne. Pamiętamy, które to są duże i małe litery, rzeczywiście te hasło jest naprawdę bardzo silne. Tak? Chociaż nie powinno się akurat tworzyć hasła z cyfrą z cyfrą 1. Jeśli chodzi o urządzenia mobilne, może nie będę przytaczał tych statystyk, ale powiem jedną rzecz. Traktuj swojego smartfona i tablet jak komputer. Dlaczego? Mówi się, że tablet od komputera rozróżniają dwie rzeczy. Pierwsze, do smartfona nie można podłączyć myszki, zaś komputer nie można nosić w kieszeni ani przyłożyć go do ucha i przez niego rozmawiać. Reszta
wszystko można postawić pomiędzy nimi znak równości. Tak więc pamiętajmy, że zabezpieczajmy swój smartfon, jak też, czy też tak samo jak komputer, bo rzeczywiście, gdy korzystamy z bankowości, na przykład mobilne, to możemy rzeczywiście tutaj mieć dużo problemów. Jak dochodzi do takich cyberataków? Poprzez jakieś darmowe gry, tak, pliki MP3, MP4, kody QR lub też SMS-y. Jak bezpiecznie korzystać z urządzeń mobilnych? Powiem tylko o tym pierwszym zaleceniu. Oczywiście zainstaluj oprogramowanie antywirusowe. Ile z nas ma takie oprogramowanie antywirusowe? Proszę sobie sami na to odpowiedzieć. I z życia wzięte, pokazywałem to też studentom, strona fejkowa założona przez jakiegoś tam przestępcę, który skradł akurat dane do Facebooka, czy też hasło i login do Facebooka jednemu z naszych kolegów. I rzeczywiście kolega nas prosi o kilkanaście złotych, bo mam problem. Nie pożyczycie? Oczywiście, że pożyczycie, nawet nie będziecie o to pytać, bo to jest mała kwota. Najłatwiej kradnie się małe kwoty. Gdyby on poprosił o kilkaset złotych, to pewnie byście do niego zadzwonili. Ale jeżeli chodzi o kwotę rzędu kilkunastu złotych, to nikt tego nie zrobi. I rzeczywiście, gdy taka osoba ma bardzo dużo znajomych na Facebooku, odzew naprawdę może być duży i ten przestępca może to niestety wykorzystać. Też taka strona fejkowa, jeśli chodzi o logowanie się do banku. Tu akurat oczywiście bank zawsze nas pyta o cały login, ale nigdy nie pyta nas bank o całe hasło, tak? W moim banku akurat tak jest, że hasło składa się z kilkunastu tam jakichś znaków i bank za każdym razem pyta o 5 w różnej kolejności, tak? Gdy bank nas zapyta o hasło całe, no niestety nie powinniśmy tego podawać, bo rzeczywiście to może być jakaś próba wyłudzenia. A mam do Państwa takie pytanie. Gdy dostajecie Państwo SMS-a, jeżeli akurat macie taką możliwość uwierzytelniania swoich transakcji internetowych, to czy ktoś patrzy na numer rachunku, który jest w tym SMS-ie umieszczony? On nie jest oczywiście cały. Akurat u mnie w banku jest tak, że są pierwsze 2 cyfry i 4 ostatnie. Warto to robić. Dlaczego? Ja to robię od 2-3 lat, dlatego że usłyszałem o pewnym ciekawym wirusie. Gdy komputer był zainfekowany, my wpisywaliśmy numer konta, na który chcieliśmy zrobić przelew i rzeczywiście do tego momentu wszystko było ok. Dlaczego? Bo to było akurat tło. Program wirusowy, wirus podkładał nam przed oczy tło, na którym było umieszczone numer konta, na który my chcieliśmy dokonać przelewu, a tak naprawdę podstawiał numer konta w banku założony przez przestępców. I co się okazało? W tym momencie nic nie mogliśmy zrobić. Dopiero w momencie, gdy otrzymywaliśmy SMS-a, tam był akurat podany przez bank numer konta, który założyli przestępcy. Oczywiście to zostało zgłoszone, niestety pewna część osób niestety tego nie robiła. Dla zmylenia oczywiście była też podstawiana ta sama kwota, tak więc wiele osób niestety dało się na to nabrać. Oczywiście, tak jak było wcześniej, trzeba założyć sobie program antywirusowy. Już na koniec kilka tylko uwag. Regularnie sprawdzaj historię swojego konta. Mam nadzieję, że Państwo to robicie. Ja w pewnym momencie też to zacząłem robić, bo akurat zorientowałem się, że akurat chodziło o historię mojej karty kredytowej, gdy byłem pewien, że na jednym z portali, gdzie zamówiłem usługę, okazało się, że ta usługa jest niedroga, kosztuje 30 kilka złotych. Byłem pewien, że przeczytałem regulamin cały. Niestety go nie przeczytałem. Co się okazało, przez kilka miesięcy, co 2 tygodnie ten portal ściągnął, mimo że już nie korzystałem z usług tego portalu. Chodziło tam, akurat szukaliśmy z żoną niani dla dziecka. Zostało ściągane 30 kilka złotych. Przeczytałem potem jeszcze raz regulamin. Rzeczywiście w jednym z punktów na samym końcu było zdanie: umowa jest z automatu przedłużona na następne 2 tygodnie. Niestety, zanim się o tym dowiedziałem, straciłem kilkaset złotych. Tak więc warto sprawdzać regularnie historię swojego konta, czy też karty kredytowej. Oczywiście chronić swoją kartę przed osobami trzecimi. I ważne, nie przelewajmy pieniędzy korzystając z linków w mailach lub czatach. Zawsze wpisujmy w przeglądarce stronę internetową swojego banku. Nie korzystajmy z przeglądarek. I na koniec nie kontynuuj płatności, jeśli cokolwiek wzbudzi Twoje podejrzenia. Z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję.